Witajcie trochę na podstawie poprzednich filmików. Tutaj chciałabym odnieść się, jak to kochanie siebie i ta ignorancja tego świata demonicznego właśnie ma się w naszym tutaj New Age'u, że tak powiem, na naszym podwórku. I tutaj właśnie, no na przykład właśnie takim przykładem jest Mieczysław Bielak, tak? I ja powiem wam, że ja dużo słuchałam takich właśnie tam wykładów jego i tak dalej, tych kwantowych, wiecie, tam Claudia Pinkot, czy tam inni, ci tam manifestorzy wielcy. Powiem wam, że oczywiście, że też, wiecie, próbowałam to wszystko w życie wdrożyć, tak samo jak na przykład Zelanda, Transurfing Rzeczywistości, na podstawie którego ten Mietek Bielak jakby się opiera, tak? I tutaj właśnie jedną z takich rzeczy, które te wszystkie Claudia Pinkot i tak dalej, i ten Bielak tak samo mówią, to jest to, że wszystko zależy od ciebie, tak? Że wszystko zależy od ciebie, czyli ta rzeczywistość jest lustrzana, tak? Że kochasz siebie, to wszyscy inni cię kochają, że tak, że masz w sobie wdzięczność, no to wiadomo, wszystko będzie, tak? Że wszystko chodzi o twoje emocje, że nie możesz czuć się źle, nie możesz czuć się źle. Jak czujesz się źle, no to cały świat będzie to odbijał, będzie lustrem i po prostu będziesz tylko powielał to zło. Więc jeżeli na przykład powiedzmy, że dzieje się w twoim życiu coś złego, odnosisz porażkę finansową i to nawet, on mówi, że nawet tak jest jedna za drugą, tak, ta porażka finansowa, to jak na to reagować? To on tutaj mówi, żeby reagować na to z wdzięcznością i na przykład, żeby w ogóle się tym nie przejmować. I z jednej strony tak, to jest prawda i o tym też mówił właśnie ten Kevin Zendaj w poprzednim filmiku, że właśnie to jest taka jakby metoda, żeby oszukać te demony, żeby nie reagować w taki sposób utrwalony, czego one chcą, taki przewidywalny sposób, czyli na przykład załamaniem, rozczarowaniem, takim tym żalem, tylko że jeżeli nie przypisujesz tego działania demonom, nie zauważasz, że pomimo tego, że na przykład ta sytuacja się powtórzyła już któryś raz, to cały czas winisz siebie, no to robisz to, czego demony chcą, bo winienie siebie i przypisywanie sobie wszystkiego, to jest to, czego demony chcą, tak? Czyli nie odnoszenie się do tego, że złe rzeczy są od demonów, a błogosławieństwa są od Boga. Więc jeżeli cały czas tak naprawdę myślisz, że wszystko zależy od ciebie, no to jesteś pyszny i masz sobie pychę, dumę i nie pozwalasz na prawdziwe błogosławieństwa, na prawdziwe działania Jezusa w twoim życiu, Boga w twoim życiu, na prawdziwą radość i wdzięczność, której nie musisz manifestować, bo tak naprawdę nie musisz robić nic, możesz się tylko poprosić Boga, pomodlić się i to, co ma być, to będzie, tak? I nie musisz jakby też tego rozumieć, bo widzicie, to takie, taka chęć tego zrozumienia, tego wszystkiego, tego, że tak powiem, jak działa świat i niby tutaj mnie tak wszystko tłumaczy i on jest tym tłumaczycielem, tłumaczem, jak działa świat i on ma tą tajemną, ukrytą wiedzę, a ty musisz tylko chodzić na wykłady. Nie mówię tylko o nim, bo jest dużo takich osób po prostu jaką, tylko akurat tutaj chciałam się tym przykładem posłużyć, że po prostu ktoś coś wie i ktoś ci tłumaczy. Tak samo na przykład można powiedzieć, że są jakieś tam inni ludzie, którzy mówią o jakichś tam 10 poziomach, 3D, 5D, światy jakieś równoległe, takie owakie, srakie, w rzeczywistości warianty i tak dalej. I to nie musisz nic rozumieć, tak? Bo to rozumienie to jest taka ta pycha umysłu, który jest tak jakby taki nienażarty wiedzy i to jest to, że wiesz, 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 a gdzie jest twoja modlitwa, gdzie jest twoje prawdziwe życie duchowe, tak? Nie musisz ciągle wiedzieć, 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 wiedzieć i tylko nauczyć się dwadywać. Musisz skupić się na pokorze, modlitwie i nadziei, tak? I miłości w swoim sercu, ale prawdziwej, nie jakiejś tam miłości do siebie, bo to znowu nie jest to, tak? I tutaj zobaczcie, właśnie o to chodzi, że wszystkie osoby, które są zwiedzione tymi kwantowymi technikami, tym, że jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, to wiecie, nie mówię, że to nie działa, ponieważ gdyby to nie działało, to by w ogóle nie miało swoich zwolenników, tylko to jest ponownie tak, jak szatan lubi, czyli pomieszanie z poplątaniem, dezorientacja i konfuzja, jakby, że nie ma demonów. I każda osoba, którą zapytasz właśnie z takiego kręgu kwantowego, a co myślisz o demonach, to ona powie tobie, nie, no jak wierzysz w te demony, no to one będą działać w twoim życiu, to pozwalasz im. A jak nie wierzysz w nie i ignorujesz, no to nie będą działać. No ale sorry, ale tak nie jest, tak? Ponieważ
naprawdę jest tak, że my naprawdę obrywamy, że tak powiem, i dostajemy za grzechy przodków też, tak? I to jest też z Biblii. I tutaj to, i dopóki sobie tego nie zdasz sprawy, że naprawdę są takie duchy, które monitorują ciebie i twoją rodzinę, i jakby nie sprawisz, że one oślepną, czyli że już nie będą monitorowały i nie będą donosiły i nie będą mówiły o twoich jakby słabych punktach, plus jeżeli nie zrobisz tych kroków, które trzeba zrobić, mówię o nich w innym filmiku, o klątwach generacyjnych, żeby już nie przywoływać tych demonów ponownie po oczyszczeniu, po uwolnieniu od nich, to jakby to nie zadziała, tak? Więc nie jest takie, to jest po prostu wielka ignorancja, tak? To, co właśnie ci kwantowi, jacyś tam nauczyciele mówią, że pokochaj siebie, to cały świat cię pokocha i wszystko się ułoży i będziesz zarabiać dużo pieniędzy a w ogóle to najlepiej to nie zarabiać, tylko w ogóle pieniądze pojawią się nagle na twoim koncie, bo przecież tak kochasz siebie, więc wszystko się ułoży. I plus, że naprawdę, że właśnie tak jak Mietek mówi, żeby ignorować, żeby jakby przyjmować wszystko z neutralnością, tak? Żeby na przykład w ogóle neutralność prowadzi do braku refleksji, tak? A brak refleksji to jest to, czego demony chcą. Demony nie chcą, one ciągle chcą być za zasłoną, one ciągle chcą być ukryte. A ludzie, potem tacy ludzie z New Age'u w Polsce, to często jak sobie, okej, na przykład ktoś powie, dobra, ale ja mam te demony, bo ja widzę, że to się powtarza, ja słyszę głos w mojej głowie, tak? I na przykład wtedy, gdzie idą, no, na ustawienia na przykład, tak? Na ustawienia, bo albo na hipnozę regresyjną, no o tym też będę mówiła, że to też jakby nie działa. No generalnie przestrzegam bardzo przed tym, ponieważ są to metody, które działają troszkę, troszkę. I tutaj taki cytat z Biblii wam przytoczę. Występki Jerozolimy, albowiem od najmniejszego do największego wszystkich ogarnęła żądza zysku. Od proroka do kapłana wszyscy popełniają oszustwa. Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. Okryci są hańbą, ponieważ postępowali obrzydliwie. Rocznia Pana. Słuchajcie, właśnie chodzi o to, że dużo z tych kwantowych osób mówi pokój, pokój, tak? Czyli właśnie, że wszystko jest okej, po prostu pokochaj siebie, zmień siebie, tak? To jest tak jakby... I tutaj inne tłumaczenie jest takie, że leczą skruszenie córki mego tylko powierzchu, mówiąc pokój, pokój, choć nie masz pokoju. Czyli, że też niektórzy to tłumaczą tak, że będą różni kapłani, różne osoby, które będą przynosiły takie pozorne uzdrowienie, takie pozorne uzdrowienie. I w mojej ocenie ktoś, kto nie wypędza demonów i nie adresuje ich istnienia najpierw, to właśnie robi takie pozorne uzdrowienia. I to rzeczywiście niektóre osoby się poczują lepiej dzięki temu. Być może nawet uzdrowią się do pewnego stopnia, ale nie odczują głębokiej transformacji i głębokiego zrozumienia, no i przede wszystkim zbawienia.